W poprzednich odcinkach. Teraz lepiej? O wiele. Claire i Meg mi zaufały, nie udacznicy, która ledwie czyta. Wcale taka nie jesteś. Chcę, żebyś zabrał konie. Przecież świetnie sobie radzisz. Dziś o 6:00. Nie musisz tego robić. Miałaś tylko dwie alpaki. Te dotarły wczoraj. Zaczynam program hodowlany. Z dwoma kastratami? Zapewnili darmowe usługi samca rozpłodowego. A co z twoją hodowlą? Zerwałam umowę ze związkiem hodowców. Chciałaś to zrobić zanim pojawił się Peter. Mój kontrakt jest zajęty. Straciłam konie do szkolenia. Chyba wciąż nie mają nowego trenera. Nawet się nie dowiadywałam. Wiem, że nie chcesz spotkać Petera, ale on pewnie jest już w Queensland. Wiele mil stąd. Warunki jak dawniej. 5-letni kontrakt na szkolenie i hodowlę koni. Wszystko finansuje Związek Hodowców Koni. Pomówmy o tym w domu. Córki McClouda. Śmiałek. Zapomniałeś już, co ten grań zrobił Claire? Postąpił strasznie, ale to świetny interes. Nawet jeśli robisz go z kłamcą i oszustem? Kontrakt chroni nas przed takimi ludźmi. Wiem, że tu chodzi o duże pieniądze, ale nie musi mi się to podobać. Zdesperowani ludzie zadowolą się wszystkim. Mądrzy potrafią to wykorzystać. Myśl pozytywnie. Pojadę do Stana Nixona i przekonam go, żeby pozwolił mi trenować śmiałka. Stan jest trudny. Wolałabym zacząć od kogoś innego. Czy Egipt powstrzymał Napoleona? Nie wiem. Jeśli chcesz wygrać tę batalię, musisz atakować. Dziękuję, poruczniku. Idź i zwyciężaj. Tylko wypełnię rozkaz nakarmienia zwierząt. Tym zajmie się Becky. Powodzenia. Witaj, kolego. Miło znów cię widzieć. Dobrze wyglądasz. Claire, nie poznałem cię. Powinnam najpierw spotkać się z tobą. Ale chciałam się przywitać. Stęsknił się za tobą. Dlatego tu jestem. Masz jakieś inne konie do szkolenia?
Wiem, że śmiałkiem opiekuje się Związek Hodowców. Niestety, obiecują nowego trenera, odkąd zrezygnowałeś. Ale Peter Johnson wciąż klucze. Nie znalazł nikogo, a ja zostałem z niedotrenowanym koniem. Szkoda, że nie mogłaś tego dokończyć. To prawda. A inne konie? Właściwie to naruszyli kontrakt. Sam mogę wybrać, kto dokończy szkolenie. Wchodzisz w to? Zrobiłeś dobry interes. Musisz tylko porównać liczbę bydła z każdego padoku z zapasami paszy. Nie jestem idiotką, tylko nie mogę rozczytać pisma Claire. To padoki Skinny Jims, Bald Hill, Little Wicket, Jack's Folly. Chyba lepiej będzie, jak zrobię to sama. Wytłumacz mi tylko raz. Oznaczę sobie wszystko i zapamiętam. Może po prostu powiedz Claire, że jej prawa ręka jest kretynką? Nie jesteś. Claire nawet się o tym nie dowie. Więc to jest Skinny Jims, a to... Little Regrets. Jesteś zajęty. Przyjadę kiedy indziej. O co chodzi? Wczoraj odebrałam dwie samice alpaka. Jutro spodziewam się samca rozpłodowego. Zapłodnionym zwierzętom będzie potrzebne schronienie. To bardzo ważne. Chodzi o zwykłą przybudówkę. Przecież to początek twojej hodowli. Nie może być tak, że jedna osoba skleci na prędce byle szałas. To zajęcie dla dwojga. Chcesz to zrobić dobrze. Więc moja robota może poczekać. Nie mówiłam? Pozytywne myślenie to potęga. Tylko już nie porównuj mnie do Napoleona. Jednak to podziałało. Ciekawe, jak mały cesarz nagradzał swoich doradców. Pozwolił im hodować alpaki. Co dziś na lunch? Kaczka po pekińsku i kiełki bambusa. Poważnie? Kanapki, jak zwykle. Nick pomoże mi dziś przy budowie przybudówki. Pewnie zjadłby coś solidniejszego. Też mogłam ci pomóc. Jesteś zajęta. Robieniem kanapek. Potrzebujesz męskiej ręki? Ma w tym doświadczenie. Od razu powiedział, że od gwoździ lepsze będą śruby. A nasza wiertarka padła. Nie znajdziesz lepszego trenera niż Alex, a to będzie cię trochę kosztować. Żebym nie marnował przy tym mojego czasu, musisz mi zapłacić przynajmniej 10% więcej. Nie ma sprawy. Spokojnie, Stan. Pozyskamy Alexa. Mogłeś mi o tym powiedzieć kilka godzin temu. Przykro mi. Peter znalazł nowego trenera. Nie miałem o tym pojęcia. Zaraz po twojej wizycie pojawił się nagle z Ryanem. Ty będziesz szkolił śmiałka? A ty wciąż chcesz to robić? Zawarłam umowę. Mam odebrać konia. Stan podpisał z nami kontrakt. Nie wiedziałem. Nic nie robiłeś, więc zacząłem działać sam. Przepraszam, Clara. Trudno. Claire, poczekaj. Za mało jeszcze zepsułeś? Alex, musimy omówić kontrakt. Pozbawiłeś mnie kolejnego trenera? Spokojnie, to nie porozumienie.
chcesz mnie zabić? Nie wiedziałem, że chcesz dalej trenować. Trzeba było spytać. Myślałem, że to rzuciłaś. Mogłeś mnie ostrzec, że robisz interesy z moim byłym. To się stało dzisiaj. Wygłupiłam się przy wszystkich. Wycofuję się. Praca jest twoja. Od początku pragnąłeś tego kontraktu. Teraz masz szansę udowodnić, że jesteś lepszy ode mnie. To bzdura. Dobrze o tym wiesz. Robisz coś złego nieświadomie, a mimo to nie chcą ci tego wybaczyć. Dziewczyna z zeszłego weekendu wpadła na teraźniejszą? Ale śmieszne. Co to ma być? Przybudówka. Po co ci taka buda? To dla Tess. Nie może zbudować jej sama? Potrzebuje mojej wiertarki. A ty nie wypuszczasz jej z rąk? To nie jest zwyczajna szopa. Faktycznie. Chcesz mi o czymś powiedzieć? A ty? Bo chyba nie przyjechałeś tu w sprawie przybudówki. Ja i ojciec przejęliśmy kontrakt, który Claire nie do końca odrzuciła. Skąd miałem wiedzieć, że nadal chce trenować? Nie ostrzegłeś jej, że będziesz pracował z jej byłym? W interesach uczucia odkładasz na go. Za to wycisnę z Petera ile się da. Tak ci powiedział ojciec, żebyś poczuł się lepiej? Masz jedno wyjście. Bunt. Jeden z nas już wyzwolił się od staruszka, a drugi tylko o tym mówi. Co się stało? Alex trenuje śmiałka. Dlaczego? Becky, nakarmiłaś zwierzęta? Trzeba jeszcze sprawdzić deszczomierze i przygotować podanie leku owcom. Zajmę się nim. Poradzę sobie. Czego chcesz? Dlaczego nie powiedziałeś, że chcesz trenować? Nie rozmawiałbym z Ryanami. Nie podpisali umowy. Jeszcze nie jest za późno. Jest. Nie chcę z tobą pracować. Przemyśl to. Nie odrzucaj tej szansy. Co u żony? Nie widziałem jej od tygodni. Złożyłem pozew o rozwód. Idź już. Kocham cię i chcę być z tobą, a ja nie. I nie myślę o tobie. Między nami wszystko skończone. W moim życiu nie ma dla ciebie miejsca. Wciąż go nosisz. Nie poddajesz się? Nic o mnie nie wiesz. Nie byłeś żonaty? Chcecie wmówić Claire, jakim to kanalią jest Peter Johnson. Nie wyraziłbym tego lepiej. Wiedz, że poza Claire nic się dla mnie nie liczy. Poświęciłbym rodzinę, pracę, karierę, żeby ją odzyskać. Czego chciał? Zmierzyłaś opady? Trzeba zagonić owce. Jutro podajemy leki. Jest tylko parę mililitrów. Trzeba zapisać. Zeszłego miesiąca też. Przegnałaś go? Dlaczego wpisałaś w tej kolumnie? To nowy miesiąc. Sumujesz do 6, Becky. To nie jest neurochirurgia. Muszę zaganiać owce. Nie należy wracać do byłego partnera. Zrywasz z konkretnej przyczyny, która nigdy nie znika. Kto wie? Czyż nie uczymy się na własnych błędach? Stoisz po stronie Petera? Tylko pytam.
Jeśli ktoś kocha, to może zasługuje na drugą szansę. Jeden błąd i po wszystkim? Nie chciałabym przejść przez to, co Claire. Szukasz ideału bez wad? Co innego drobna wada, a co innego samo zło. Nie musi być idealnie, jeśli dwojgu jest z tym dobrze. Więc stawiajmy tę ściankę. Stan Dixon zadowolony. Rano Peter dostarczy kontrakt. Nie podpiszę go. Gdybym unikał współpracy z ludźmi, których nie lubię, nie zaszlibyśmy daleko. Tak się robi interesy, ale to nie jest mój sposób na życie. Mam przyjaciół i chcę, żeby tak zostało. Ciebie to nie rusza, bo chyba nie masz żadnego. Mój notes jest pełen nazwisk. Radnych albo członków Związku Hodowców Bydła. Czy z którymś możesz się napić i serdecznie pogadać? Nie sądzę. Sam wyjaśnisz to Peterowi. Przyjąłeś jego ofertę. Możesz ją odrzucić. Pomóc ci? Nie trzeba. Nie zaczynaj znowu. Cokolwiek zrobisz z Peterem, będzie dobre, jeśli posłuchasz głosu serca. W przeciwieństwie do tego, co mówi moja siostra, nie mam recepty na wszystko. Wciąż go kochasz. Nie chciałabyś płacić facetowi za seks. Nie jestem alpaką, tylko ich sutenerem. Ronaldo to czempion, u nas działa za darmo. Więc są jak fanki, które sypiają z gwiazdorami. Czym się różni zapładnianie alpak, koni czy owiec? Nadałaś im imiona, traktujesz jak dzieci, a teraz podstawiasz facetów. Samic jeszcze nie nazwałam. Gdybym chciała, to byłoby coś hiszpańskiego jak Isabella i Notabella. Nie zjem obiadu, jadę do miasta. Jedźmy wszystkie, dawno nie byłyśmy w pubie. Nie możemy. Obiad prawie gotowy. Mam ci wydepilować nogi, a to oferta tylko na dziś. Zanim gdzieś wyjdę, znów będę zarośnięta. Miałem nadzieję, że przyjdziesz. Usiądź, proszę. Chodzi o to, co powiedziałeś wcześniej o kontrakcie. I o mnie. Nie mogę z tobą pracować. Nie po tym, co się stało. Więc odejdę. This was a mistake.
To był błąd. Zaczekaj. Nie wiem, co robię. Śniadanie do łóżka. Muszę iść. Jak to? Obudziłam się, a ciebie nie było. Przyniosłem herbatę. Niedobrze mi. Dlatego, że mnie nie było? Zobaczyłam, jak budzę się co rano w pustym łóżku i myślę tylko o tym, czy jesteś już z inną. Nie zrobiłbym ci tego, ale zrobiłeś swojej żonie. A kiedyś na pewno ją kochałeś. Do ciebie czuję coś wyjątkowego. Nie wiem, czy mogę ci ufać. Jak mógłbym to wyrazić? Nie możesz. Kocham cię. Popełniłem błąd. Dlaczego nie możesz mi wybaczyć? Nie wiem, ale nie mogę. To już koniec. Na zawsze. Jak poszło? Spałam z nim. To się wszystkim przytrafia. Nie powinnam była tam jechać. Zbyt wiele od siebie wymagasz. To już koniec. Za 10 minut jestem przy owcach. Ronaldo ma zaraz pokryć alpaki. Najpierw owce. Zestaw gotowy? Prawie. Przepraszam za tę historię z pomiarem opadów. W porządku. Zajmijmy się owcami. Nie to zamawiałam. Nieźle się sprawdza, ale zamawiałam co innego. Zadzwoń do dostawcy. Sama zajmę się owcami. Masz tyle na głowie. Spała z nim? To największy błąd. Weź mnie i Kevina. Ja nigdy nie spałam z byłym. Jesteś mądrzejsza od nas. Z każdym trwało to zbyt krótko, żeby został byłym. Po co tak się dręczyć? Spoglądasz na tego jedynego i przestajesz myśleć. Mamy się za inteligentne istoty, a jesteśmy jak zwierzęta, którymi rządzą hormony. I piwo. Idę zrobić lunch. Dodaj coś dla Nika. Myślałam, że już skończyliście szopę. Teraz pomaga mi przy zagrodzie dla Ronaldo. Każda z nas mogła ci pomóc. Interesują go zachowania alpak. Jedź, poradzimy sobie.
Nic mi nie jest. Czasem chciałabym być taka jak ty. Dlaczego? Bo kochałaś Petera i potrafiłaś zaangażować się w to całą sobą. Ja nie miałabym tyle odwagi. Mama kochała Jacka tak bardzo, że nie mogła bez niego żyć. Łyknęła pigułki. Miałam 11 lat. Czekałam na karetkę i myślałam, że jeśli to jest prawdziwa miłość, to nie chcę nigdy jej przeżyć. Chcesz być samotna? Mam ciebie. To nie to samo. Za 5 lat byłbyś jednym z wiodących właścicieli koni w kraju. Od niego nie przyjmę żadnej oferty. Nie zrobiłbym tego Claire. Dokąd pojechał? Mam kontrakt do podpisania. Drobna zmiana planu. Alex stwierdził, że obowiązki trenera nie pozwoliłyby mu dobrze wywiązywać się z pracy w Killarney. Wycofujecie się? Nie możemy sobie pozwolić na zaangażowanie, jakiego wymagasz. Wiem, że chciałeś więcej pieniędzy. Nie chodzi o pieniądze. Z powodu tego, co zaszło między tobą a Claire McLeod, nie mogę zawrzeć tej umowy. Alex również. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. Jaką zastosowałaś dawkę? Jak zawsze. To koncentrat. Wystarczy połowa tego, co zwykle. Wiem, z cyframi daję sobie radę. Idź na lunch, ja to skończę. Tak, pani prawa ręko. Błagam, nie umierajcie. Wstawaj. Nie róbcie mi tego. Właśnie powiedziałem Peterowi, że mam gdzieś ten kontrakt. Mam nadzieję, że nie ze względu na mnie. Na twoim miejscu pognałbym do Stana Dixona i przypomniał mu, kto zaczął trenować Miałka. Peter znajdzie innego trenera. Tu ma niewielkie szanse. Dużo by ryzykował. Na pewno tego nie chcesz? Wiesz, jak chętnie puściłbym tego gościa z torbami, ale to nie powód, żeby robić z kimś interes. Ta praca jest twoja. Zdobyłaś ją na początku, bo na nią zasłużyłaś. I tak jest nadal. Jedź tam i bierz ją. Przepraszam za to, co powiedziałam wczoraj. Zmykaj do Stana Nixona. Claire, zabiłam wszystkie owce. Przepraszam, wyrównam wszystkie straty. Nie wiem, jak to się stało. Podałam im płyn w koncentracie. Jak mogłam być tak głupia? Przeżyją? Mam wezwać weterynarza, za wszystko zapłacę. Są tylko chore. Wkrótce ich organizm wszystko wypłucze. Dzięki Bogu, przepraszam. Jak mogłaś podać im tak silną dawkę? To nowy producent. Pomieszało mi się dozowanie. Wszystko jest wyraźnie napisane. Jak mogłaś nie zauważyć?
O co chodzi? Nalewałam z pamięci. Nie umiem dobrze czytać. Znam tylko parę słów i cyfr. Dlaczego nie powiedziałaś? Gdybyś wiedziała, czy zaufałabyś mi? Bardziej niż teraz. Były pewne przestoje, ale Związek Hodowców to wielka firma. Zobaczysz, że warto było czekać. Wiem, że Harry i Alex się wycofali. Wrócimy do poprzedniej umowy? Jeśli nie wypełniasz zobowiązań, Stan może działać sam. Wyznaczę nowego trenera. Tak mówisz od tygodni. Jeśli nie tutaj, to znajdę kogoś z zewnątrz, albo sam zacznę trenować. Znam Śmiałka. Po co przyzwyczajać go do nowego trenera, jeśli ja mogę kontynuować szkolenie? Chodzi o twoje ubezpieczenie w razie wypadku. Nie możesz działać jako niezależny trener. Claire, jesteś świetnym trenerem. Najlepiej, gdybyś pracowała dla Petera. To niemożliwe. Ma rację. Działasz samodzielnie. Jak zachorujesz, będę w punkcie wyjścia. Przykro mi. Mnie też. Nie chciałam cię okłamać. Więc dlaczego to zrobiłaś? Wszyscy uważają mnie za tępaka. Nauczycielka podejrzewała dysleksję, ale mi nie pomogła. Ty dałaś mi szansę. Nie chciałam jej zmarnować. Myślałaś, że zdołasz to ukryć? Tak robiłam całe życie. Dałam ci tyle zadań. Zapamiętywałam kolory kolumn. Jody mi pomagała. Trzeba mi było powiedzieć. Nikt nigdy mi nie zaufał. W końcu poczułam się potrzebna. Chciałam, żeby tak zostało. Jeśli masz mnie zwolnić, zrób to teraz. Claire McLeod? Dzięki za telefon. Chcę coś omówić. Mogłaby mi pomóc któreś z dziewczyn, ale wszystkie są zajęte. Nie mam pilnych zajęć, z wyjątkiem naprawy agregatu. Poczekam. Ronaldo jeszcze dziś wyjeżdża? Tak. Przenośna zagroda to pilna sprawa. Bardzo. Czuję, że jest cięższa niż ostatnio. To Ronaldo. I Alex. Czego może chcieć? To na pewno dobry pomysł? Nie powinniśmy nadać temu bardziej oficjalnego charakteru? Z czasem. Teraz. Nie wyrolujesz mnie? Nie. A ty? Nigdy. Wszystko w porządku? Skoro to macie uspokoić. Działamy razem? Tak. Chyba się cieszą na jego widok. Nie powinno być problemów. Lepiej uniknąć sztucznego zapłodnienia. Alpaki rozmnażają się bardzo chętnie. Ten gość zna swoją rolę. Przydałaby się odrobina zalotów. W końcu muszą zabrać się do dzieła. Wyglądają na zdesperowane. Niektórzy faceci lubią, kiedy kobieta robi pierwszy ruch. Jak mój program ruszy pełną parą, pomyślę o sprzedaży włókna. Nie skończył z jedną, a już rozgląda się za drugą. Typowy facet zawsze ma oko na kolejną zdobycz. Chyba nie musimy ich oglądać. Jeszcze je zniechęcimy. Mówiłam o dodatkowej sprzedaży włókna. Jaki zakładasz margines bezpieczeństwa? 20%.
Potrzebowałeś gwarancji związku hodowców. Mogę ci zaoferować podobne warunki. Jako wspólnik Claire zapewniam bezpieczeństwo finansowe. W postaci Killarney? Mam własne środki. Jako dodatkowe zabezpieczenie posiadłość Wilgall. Jeśli na to przystanę, to czy wy dwoje zajmiecie się końmi, kontraktem i szkoleniem? Damy radę. A więc zgoda. Bierzmy się do pracy. Alex. Jakbyś czytał w moich myślach. Po co nam związek hodowców, kiedy można samemu dogadać się ze Stanem? Tak też zrobiliśmy. Mam nadzieję, że dobrze negocjowałeś. Jesteśmy z Claire bardzo zadowoleni z warunków. Bez obrazy, Claire, nie zatrudnimy cię jako trenera. My nie. Killarney nie jest zaangażowany. Tylko Claire i ja. Właśnie rozpoczynamy wspólny interes. Poznajcie mojego nowego wspólnika. Trenowanie koni, Ryan McLeod. McLeod, Ryan. Być może też rozpoczniemy hodowlę. Gratulacje. Od kiedy? Od kilku godzin. Nie można założyć spółki od tak. Trzeba ustalić warunki, spisać kontrakt. Wystarczył mi uścisk dłoni. To nie takie proste. Dlaczego nie? Co z biznesplanem, podziałem dochodów, ochroną kapitału? Ojciec nie zastawi Killarney, jeśli w spółce udział ma Claire. Dlatego powiedziałem Stanowi, że ty nas zabezpieczasz. Posłuchałem rady i uniezależniłem się od staruszka. Ja mam walczyć o swoje i tak zrobiłam. Za bunt. Za Napoleona. Z tego uczyłam się czytać. Nie wiem, czy pomogą na dysleksję. Ja też. Możesz pożyczyć samochód i zapisać się do wieczorowej szkoły w mieście. Rozejrzę się. Więc nie jestem... Nie jesteś zwolniona. Nigdy więcej cię nie zawiodę. Mam nadzieję. Bo szykuje się dużo pracy. Moja prawa ręka musi być w formie. Co za idiota je powyrywał? Przymknij się i wbijaj. Jesteśmy wspólnikami. Ty tu nie rządzisz. Nie będę też pracować za dwoje. Co to? Pokazuję, gdzie twoje miejsce. Zaraz cię tym nakarmię. Spróbuj. Słyszałeś dobre wieści? Możemy porozmawiać? Jesteśmy wspólnikami, nie mamy przed sobą tajemnic. To ciebie nie dotyczy. Chcesz
miejsce. Jeśli chcesz się odegrać, dlaczego nie idziesz na całość? Wykradasz mi klientów spod nosa. Nie odgrywam się na tobie, czyżby? Dla ciebie rzuciłem wszystko. Nie moja wina. Więc dlaczego przyjechałaś do hotelu? To był błąd. Wiem, że tu chodzi o zemstę. Chcesz, żebym teraz cierpiał? Jeśli tak myślisz, to znaczy, że mnie nie znasz. Może cię nigdy nie znałem. Chciałaś, żeby to się zepsuło. I zepsuło się. Wersja polska, Telewizja Polska. Tekst Artur Boryczko. Czytał Maciej Gudowski.